Mamy delikwenta.
Słuchajcie, zostałem rozpoznany przez widzów, także bardzo, bardzo fajnie. Fajna sprawa, trochę roba charakterystyczna postać. Ubranie nie zmienia się od lat. Małe kłopoty techniczne z kamerą były, ale mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie w porządku. Już filmuję. Nie wiem, czy się nagrało. Mamy 20 marca 2022 roku. To jest stacja narciarska Soszów. No powiem tak, że pierwszy raz się mi coś takiego zdarzyło na nartach, na rowerach już kilka razy taka sytuacja była. Także kurczę, rower jest rozpoznawalny. Nie sądziłem o tym. Tamtą górę tydzień temu zdobywałem na skiturach, tylko był.
jedzie. Po miesiącu przerwy. Spowodowanej niestety COVID-em. I bez tuż skuli tego była ta moja kwarantanna. Bo jak wiecie, Roba jest wrogiem szczepień. Znaczy się może nie tyle co wrogiem, ale ja tego nie toleruję. Sprawa też się dotyczy, inna sprawa też się dotyczy jednego sklepu, w którym Roba dosyć często bywa. Mianowicie sklepu Decathlon. Jak wiecie, niestety trwa wojna na Ukrainie. Bardzo niebezpieczna sprawa dla nas wszystkich też. Ale sytuacja jest taka, że na Rosję, która napadła na Ukrainę, nałożono sankcje i dużo firm też wycofuje się z działalności w Rosji. No a Decathlon tego nie robi. A więc jest taki powszechny bojkot tych sklepów i ja się też do tego bojkotu przyłączam. Do bojkotu sieci sklepów Leroy Merlin, Auchan i Decathlon, z tym, że ale zabujało. Z tym, że w Auchan, jak i Auchan w zasadzie Leroy Merlin, Leroy Merlin, Roba nie robi za często zakupów, a Decathlon to już jest do mnie bardzo często odwiedzany sklep. Ale te rzeczy się właśnie skończyły. Dlatego, że nie można po prostu robić pieniędzy na krzywdzie, całogodą krzywdzie, na zabijaniu ludzi. Jest to niedopuszczalne, tak? I dlatego też godą bojkotować Auchan, Leroy i Decathlon. Ja wiem, że tam rowery idzie kupić, narty, wszystko, te całe sportowe sprawy, ale wierzcie mi, takie rzeczy nie mają zupełnie znaczenia, kiedy dzieje się prawdziwa wojna i trzeba działać. A więc bojkotujemy Decathlon. Koniec naszej współpracy. Walcie się po prostu. No, mocne słowa, ale trzeba było ich użyć. Kończymy te dzisiejsze spiralizowanie. Widzicie, jak śnieg już jest miękki. Nie wiem, jak się tam jeszcze na to.
Tak, a teraz wszystkich zapraszam już na rajzę nowelową. No niestety nagrała się bez dźwięku, dlatego dogrywam dźwięk ze studia. W tym momencie jadymy już przez Bronów, tutaj wjeżdżamy w rejon mostu na Iłownicy. Po prawej stronie mamy pomnik przyrody, zaś po lewej stronie mamy taki wał nad rzeką Kaj. Jest proponowana jedna z tras rowerowych naszej gminy Czechowice-Dzielnica, więc mam nadzieję, że ten plan się uda. Powstał taki dokument na ten temat, żeby te trasy rowerowe przeprowadzić w nowych lokalizacjach, więc mam nadzieję, że będzie to realizowane. No ale dobra, to jest Bronów, widzicie jak auta wyprzedzają stawy w Bronowie. W ogóle fajna pogoda była na wyjeździe. Właściwie to dzisiaj było przecież. Tak, tu już jest Międzyrzecze Dolne. Dojeżdżamy do strefy przemysłowej. To jest Jasienicko niskoemisyjna strefa ekonomiczna w zasadzie. Tutaj my przejechali przez pola od strony Bronowa i trochę się nam druga popierniczyła, jak widzicie, jest trochę bajura, ale my dali radę. No, tutaj widać hale po prawej stronie. To są hale magazynowe w budowie znanej marki Rossmann. To nie jest żadna reklama, ja po prostu godę od razu o co chodzi i nie przejmuję się tam, że tam jakoś marka jest, czy Rossmann, czy cokolwiek innego. Po prostu trzeba powiedzieć prosty typ. No jest to dość dużo hala, tutaj już jest druga asfaltowo. Od strony głównej, od strony Międzyrzecza Dolnego. To jest ta właśnie hala tej firmy Rossmann w budowie. Ogromna hala. Niesamowite to jest. Tam pewnie w tym niebieskim to będzie góra. No. Wszystko rozkopane jeszcze. Ochrona tam chodziła. Naprawdę ogromna ta hala. Jest co tutaj magazynować, naprawdę. Tutaj jest trochę tak pod górkę, tam dalej jest taki fajny widok. A teraz już w tym momencie zjechaliśmy trochę z tej drogi i jademy taką miedzą. Kaj po prostu jeżdżą krosowcy na quadach, na jakichś tam motorach krosowych. No w sumie mają tam taki teren na odludziu, więc jeszcze można popatrzeć na to przez palce. Jakby tak kolochopy jeździli, to ręka mogła móc na ścianie. Tam dalej widać kolejny obiekt w budowie, nie wiem co to jest. Nic tam nie pisało, w każdym razie jedynie tam pisało HB Unimus. Nie wiem czy to jest ta firma, czy z tym wykonawca tej budowy. Ale naprawdę strefa się rozwija i dobrze, że się rozwija, nie mają robota. Nie zarabiają pieniądze. Wszystko drożeje, kurczę. Tak, szkoda. Tutaj auta się wjeżdżają na tej strefie. No, jest niby zakaz od 22 do 6 rano, że tam chodzi nie przybyło, ale jeszcze nie na rolki tam przyjeżdżają. No i tam nie był jeszcze na rolki, tak jak mówię, kiedyś się wybierę, ale jak są te budowy, to już raczej jest to mało realne. Fajny teren, na pewno na rower super. No na spacery też, ale jak się tu zakładu powinno to będzie słabo. Tutaj już mamy rejon trójstyku granic Mazańcowic i Wielkiej Czechowicy. W tej chwili jadymy w Mazańcowicach. Ja tu też z roboty często przyjeżdżam.
jest taki most przez rzekę Wapienica, tylko że się nie da za bardzo na niego wjechać, a zwykły jest na dużo niż ten podjazd, nie? Rzeka Wapienica. Jak się tak wejdzie na ten most, to się tak fajnie kolibi. No i tu już są Czechowice, Dziedzice, tam nie zauważyli, ile tam się chałup budowało. No, sporo. Ja, Klara pięknie świeci, także jest fajnie. Tutaj już mamy tak zwany Górny Las w Czechowicach. Ja tam w 2020 roku jechał z rajdem dookoła gminy. Tu jest Wiślano trasa rowerowa, ale my skręcamy teraz w prawo. Bardzo fajnie się tu jedzie, naprawdę czysty las, takich krzoków nie ma, no bo to w końcu 20 marca, nie? Czysty las taki, nie ma tych badyli, krzoków, takich same takie buki, jakieś drzewa, strumy po naszym. Dużo też powalonych tych strumów tam było, bo ostatnio kurczę te wichury szalały, te orkany jakieś tam, cholera wie skąd to się w ogóle bierze. Dość długo my tym chodniczkiem tutaj jechali, zresztą pojrzyjcie sami. No i w końcu będziemy docierać do takiego potoku Rakówka, tam był wniosek, żeby tam zrobić most nad tym potokiem. Oczywiście no, z braku funduszy gminnych się to nie udało, ale w tym dokumencie znowu jest to tam wskazane, w tym dokumencie dotyczącym tras rowerowych, żeby ten most tam zrobić, bo jak za chwilę uwidzicie, o właśnie, trzeba się tak trochę natrudzić, żeby przeleć przez ten potok. No nam się to na szczęście udało bez skąpania się. No nie wyobrażam sobie tak skąpać się w takiej lodowatej wodzie 20 marca, nie? Od razu COVID gotowy, kurczę, wszystko we wszystkich wariantach. I 15 tysięcy szczepionek od razu trzeba by było wziąć, żeby się wyleczyć. Trochę miał strach stować na tym, bo to trochę nie zachelski tej gałęzie były, ale w końcu się udało. Dobra, jadimy dalej. Siadamy. Na chwilę. Nie siadamy. Nie siadamy, bo tam były słupki, słuchajcie. Nasza specjalne słupki. I powiem tak, że dosyć ciekawa sprawa z tymi słupkami jest, bo wyciągam telefon, żeby porobić zdjęcia, żeby zapisać sobie lokalizację tych słupków. No właśnie, tajemnicze słupki, nic na nich nie pisało, nie było ani numeru, ani symboliki TK. I tę sprawę właśnie musimy wyjaśnić. Ja ten słupek trochę tam
odkopywał, to sprawdzą. Dwa my znaleźli. Zobacz, odkopuje słupek. Myślała, że tam będzie jakiś TK napisany, jakiś numer, ale nic, nic z tych rzeczy, niczego takiego nie ma. I na dzień dzisiejszy nie wiem w ogóle, co to jest za słupek. Natrudziła się na kopułek, ale nic tego nie ma. Co ciekawe, te słupki są przy takich numerach namalowanych na żywo. Także na pewno jest to jakoś granica, ale nie wiem jak. O, tu piesi były stałe. Pokazało w tym momencie Mariola znalazła drugi słupek. Miał tam dni. Tu było trochę więcej nazwalonych systemów, ale tam ten słupek ona też odkopała i nic tam nie było napisane. Żadnych numerów, żadnych jakichś liter jak na tej komorach cieszyńskich, co są słupki TK, nic tam nie było. Musimy tam przyjechać i to po prostu sprawdzić, co to są za słupki. Ile ich tam jest. Kaj to wszystko prowadzi. No a teraz idę do takiego pomnika. Ja już tu piesi był. Ale oczywiście od strony tych chałupów wszedł. Bardzo ciekawy pomnik. Co do niektórych, ale no niestety został pomazany jakimiś dziadostwami. Nie wiem po co, a o tym się za chwilę dowiecie, bo nagrał akurat tą scenę telefonem, więc będzie dźwięk. Tak, tutaj mamy pomnik braci Kępnych, zamordowanych przez Narodowe Siły Zbrojne w dniu 18 lipca 1946 roku. Tak. Młodzież powiatu i miasta Bielsko. Pamięci bestialsko zamordowanych przez bandę NSZ w dniu 18 lipca 1946 działaczy ZWM, braci Zbigniewa i Henryka Kępnych. No to jest pomnik, na którym krzyża na pewno nie zobaczymy. No jak wiemy, ZWM, Związek Walki Młodych, to była organizacja komunistyczna. Ale powiem tak, że pomnikiem no ma znaczenie dla socjalistów, dla komunistów, ale moim zdaniem powinien zostać. Nie powinno się tego dewastować. Zbroty jakąś farbą, jak szubienica, sierp i młot na tej szubienicy. Ja wiem, że to komuniści, ale tak się nie powinno robić. Zmarłym się należy szacunek i wieczne odpoczywanie. To jest miejsce, kiedy linia energetyczna wchodzi do lasu. Kaj strum idzie do strumów. O. Związek Walki Młodych. NSZ, Narodowe Siły Zbrojne, czyli coś w rodzaju Armii Krajowej, nie? Żołnierze wyklęci, o, zamordowali tutaj Kępnych. Powiem tak, i jedni i drudzy święci nie byli. Jedni drugich mordowali, a pamiętajcie, że każdy, kto morduje, to jest po prostu świnia. Dla mnie. Także nie będę tutaj wychwalać ani jednych, ani drugich. No nie ma to po prostu sensu. Może muszę tam ludzie pisać co chcą, ale jak ktoś morduje, to jest świnia i tak się nie powinno robić. To tak w kontekście też tych wydarzeń na Ukrainie teraz. Dobra, no. Kajetra Mirowa.
miał, powiedział co wiedział, a teraz jedziemy na taką drugą, właściwie to chcę nazwać drogą. Na razie taką linią leśną. Jak widzicie, było ciekawie, było mnóstwo takiego błota, ale te kałuże były tylko w niektórych miejscach, także błoto było w miarę suche. I nawet dobrze się jechało. No a tutaj znowu my musieli zleźć i przekłócić rowery, bo no pewnie tam drzewo jakieś zmieczyli i tak to się stało z tymi drogami, liniami leśnymi. Ale to w lesie jest normalne. Muszą też posprzątać po tych wichurach. Tam widać, że nawet na składane coś było. Drzewa nacięte. Ale las fajny. No, tu już jademy ulicą Wodną w Czechowicach. Ja, tam był kiedyś sztab. Tak, dokładnie. To jest grobla w podstawie. No, już trochę się zaczynało robić zima. My już uznali, że jademy do chałupy. To jest teren właśnie w Zabrzegu już. Niekaj robią, modernizują w zasadzie sztreka. Także no, tam widać, że stoi cuk pomalowany do upamiętnienia trzech powstań śląskich i bardzo dobrze, to się chwali, to się lubi. Chociaż co do tych powstań, no to co Nikierzy Ślązoki gadają, że to była śląska wojna domowa i ja się też z tym poglądem tutaj zgadzam, bo to tak było, że Ślązoki walczyły i po stronie Niemiec, i po stronie Polaków. No to taka trochę niechlubna historia, no ale tak było, że oni byli na tak jakby dwóch frontach, nie? Ale to były powstania zwycięskie. I o tym trzeba pamiętać. Nie jakieś tam warszawskie, które było przegrane, które po prostu jest tak faworyzowane na amen, że szkoda go dać. Tutaj już jest nowa stacja kolejowa w Zabrzegu. Nowy Bahnhof, bym powiedział bardziej. Fajnie to zrobione wszystko, elegancko, pachnie nowością. Tutaj jak ktoś nie wie, no to tutaj WTR trzeba będzie zrobić. Właściwie on już jest, no. Ale generalnie rzecz biorąc, stary tunel został rozebrany, tu jest nowy, on jest w nieco innym miejscu, tam znaki są, także nie stracicie się, spokojnie możecie jechać. Z rowerami, tutaj nikt nikogo nie wygoni, byleby tych ścian nie pomazali te cholerne graficiorze. A jak już pomarzą, to niech już malują jakieś sensowne malunki, żeby to jakieś ręce i nogi miało i żeby to fajnie wyglądało, a nie jakieś tam swastyki czy inne dziadostwa, żeby to zdewastować, ale niestety, no, znając naszą rzeczywistość, zresztą nie tylko naszą, bo i w innych krajach też to jest, to potrafią tak zabazgrać ściany, że szkoda wydać. Nie wiem, czemu ten budynek tu jeszcze stoi, cały czas była gotka, że on zostanie wyrzemlany, a tu wszystko na to wskazuje, że będzie stoł na nim. I straszy. On był wybudowany przez mieszkańców Zabrzega w czynie społecznym. Jak ktoś nie wie, no, młodsi pewnie nie wiedzą, co to jest czyn społeczny na internecie, ale za PRL-u coś takiego było, że ludzie robili za darmo, społecznie. Moim zdaniem to nawet nie był taki głupi pomysł. Tu jest fajne takie to podejście na drugi peron. Ja. Tak,
Plexa, to jest fajnie te perony zrobione. No, tutaj mamy odtworzone znaki wiślane trasy rowerowej. O tym, jak rower zrobił haja. Haja była w Katowicach. I widzicie, dało się? Dało się oczywiście. No, trzeba było wojnę zrobić. No, teraz mamy tutaj totalny pokaz ludzkiej głupoty i szczerze powiedziawszy, no, coś niesamowitego. Po prostu wymuszenie pierwszeństwa, jak widzicie, my mieli pierwszeństwo. No, auto miało stop, ono tam wyjedzie za chwilę z lewej strony. On miał stanąć, poczekać, aż mu przejadymy i dopiero wtedy jechać, a zobaczycie, co zrobi. Będzie otwieram z kichapu. No. Centralnie. Się nie spodziewał, że pojedzie taki rowerzysta i będzie miał kamerę i go nagle, jakby to zgłosił na policję, to miałby przerąbane, tym bardziej, że tablicę potem już było widać. No, to już jest dronów. A to oznacza, że żegnamy się już z wami. Fajnie, że to zderzenie sezonu wyszło dobrze, super. Z tym niestety niemiłym takim wydarzeniem pod sam koniec, ale wszystko zagrało fantastycznie. No oprócz tego, że bez dźwięku, że nagrywał, ale mam nadzieję, że robot w wersji Dariusza Szpakowskiego się sprawdził i fajnie skomentował ten film. A wy trzymcie się i do zaś.